Siemano, Jaszek Fericze, Team Iridium Labs, dalsza ciąg debiutów kulturystycznych. No i macie tutaj, że tak powiem, wręcz namacalny przykład, dlaczego kocham swoją pracę. Powiedz mi, jak masz na imię? Angelika. Angeliko, chyba dopiero co zeszła ze sceny. Powiedz, w czym startowałaś, jaka to była kategoria wzrostowa, no jak ostatecznie poszło? Było to bikini fitness do 163, dostałam się do półfinału, jednak do finału no nie udało się. Czy jesteś zadowolona? Wiesz co, ja jestem zadowolona, bo ja się czuję przygotowana na 100%, także nie mam sobie nic do zarzucenia. A wiadomo, no, każdemu sędziowi spodoba się inna dziewczyna, także no, nie ma reguły, nie? Też masz chyba takie zdanie, że tutaj to jest takie delikatne, widzi mi się chyba kwestia gustu sędziowskiego. Mimo tego, że mają kryteria, to jednak gdzieś tam uroda, powiedzmy kolor włosów, coś takiego, co się ma albo się nie ma, trafia gdzieś tam pojedynczo do sędziów? Oczywiście, tak uważam i dlatego też mówię, nie przejmuję się tym. Miałabym sobie coś do zarzucenia, gdybym wiedziała, że na przykład podczas przygotowań podjadałam, czy nie wiem, względem pozowania jestem nieprzygotowana, a czuję się naprawdę ponad 100%, także no, wszystko zależało od sędziów, nie? Okej, okay. Jaki kolejny krok? Idziesz za ciosem Mistrzostwa Polski teraz w kwietniu, czy odpoczynek? Powiem tak, moim trenerem jest Norbert Tymczak i on decyduje, jakie zawody będą dalej, nie? Ale na pewno to nie jest ostatnie, także... Powiedz nam tak dwa zdania. Rozmawiamy tutaj z kulturystami, z zawodnikami men's physique, męskiej sylwetki, a nie miałem okazji jeszcze zapytać kobiet o to, jak to wygląda, jak pod ręką, że tak powiem, Norberta wyglądały twoje przygotowania, tak w dwóch zdaniach, gdzieś tam od początku, jak wyglądał ten okres masowy, jeżeli on był, jak wyglądała ta redukcja, czy były jakieś cuda na kiju, jakieś takie nowe, innowacyjne metody, które Fenix potrafi wprowadzać, czy raczej przygotowywałaś się takimi metodami troszeczkę sztampowymi? Ja powiem tak, ja do debiutów się szykuję już rok, także ani nie było u mnie widać takiej masy, ani po prostu tego, że się wyrzeźbiłam, bo Norbert, on w taki sposób przygotowuje, że to nie jest zajeżdżanie organizmu, tylko bardzo powoli. Jeżeli on widzi, że zawodniczka nie jest przygotowana na scenę, to jej nie wypuści. I nie stosuje żadnych drastycznych tam swoich, nie wiem, metod. To wszystko jest zdrowe. Ja powiem szczerze, dzisiaj spałam 3 godziny i się czuję jak nowonarodzona, także to jest naprawdę super. Dobra, to w takim razie co? Wszystkiego najlepszego. Życzymy lepszych wyników niż tutaj, żeby sędziowie gdzieś tam mieli lepsze oczko co do twojej osoby. Zdrówka przede wszystkim, bo jest potrzebne. Nie zniechęcaj się i widzimy się na następnych eventach i startach. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dzięki bardzo.